interesem. Ale może dziękuję bardzo, przepraszam. Bardzo dziękuję. Pan Antoni Przeszta, 2 minuty. Dziękuję. Jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli i mam do czynienia z ludźmi, którzy ciężko chorują i chorują na choroby przewlekłe, głównie dlatego, ze względu na zły styl życia, złe jedzenie, ze względu na to, że poddali się szkodliwym terapiom, takim jak chemia czy szczepionki. I to, czego my, panie ministrze, tutaj potrzebujemy, to nie jest stref buforowych, 3 czy 4 kilometry, jak pan teraz już daje 10 kilometrów, kto da więcej. My potrzebujemy żywności zdrowej, my potrzebujemy środowiska, w której taka żywność ekologiczna może rosnąć, bo my obserwujemy, że zdrowa żywność gdzieś blisko puszczy, jest taki wielki sadownik, produkuje jabłka, z których produkuje się preparaty, z których leczy się ludzi z raka. Nam potrzeba właśnie iść w tym kierunku i potrzeba tutaj kooperacji Ministerstwa Środowiska, tak samo Rolnictwa i Ministra Zdrowia, żeby nie zmuszać nas do szczepienia się tak samo eksperymentalnymi szczepionkami z innych krajów, do leczenia się chemią, po której przeżywa 3% ludzi, a 6 miliardów za to płacimy i 100 tysięcy ludzi rocznie umiera. My potrzebujemy zdrowej, ekologicznej żywności, potrzebujemy ułatwień dla ludzi, którzy taką żywność chcą produkować. Tak też, żeby ta żywność była w takiej cenie, w której ludzie mogliby ją kupić. U nas żywność ekologiczna kosztuje 2,5 raza drożej niż w Anglii. W Anglii kosztuje tylko 20% więcej od zwykłej żywności. Więc jeżeli chcemy oszczędzać i na medycynie, żeby ludzie pracowali, płacili podatki, a nie umierali po 100 tysięcy rocznie, to potrzebujemy zdrowej żywności przede wszystkim i zdrowego środowiska. A jeżeli chodzi o prawo, no to 20 kwietnia Międzynarodowy Trybunał w Hadze uznał, że wprowadzenie żywności GMO jest przeciwko prawu człowieka do zdrowego stylu życia, więc tutaj można też powołać się na ten Międzynarodowy Trybunał. Dlatego też apeluję, stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli jest takie, że stała komisja, która by kontrolowała, czy przypadkiem gdzieś jest taka żywność, czy nasiona GMO w Polsce i żeby były jakieś obwarowania karne dla osób, które taką żywność albo produkują, albo takie nasiona rozprowadzają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.